Na żniwa gospodarze i gospodynie ubierali się czysto i schludnie. Mimo że szli pracować, to żniwowanie traktowali jak święto, ukoronowanie ich dotychczasowej pracy. Zbierali plon. Kosę trzeba było wyklepać. Czynność ta wymagała wprawy i cierpliwości. Wczesnym rankiem wieś budził jednostajny, metaliczny stukot. Już niebawem gospodarze wyjdą w pole. Praca w polu uzależniona była od pogody. Niejednokrotnie trzeba było się spieszyć. W myśl kozieńskiego przysłowia, jak burza idzie z dołu, to zaprzęgaj wołu, a jak z gronia, to zaprzęgaj konia. Thank you.
żniwa kończyły się dożynkami. Słowo dożynki pochodzi od resztki niedożniętego zboża, z którego pleciono dożynkowy wieniec. Wieńcem udawano się do gospodarza, na którego polu odbywały się żniwa. Wieniec był dowodem zakończonej pracy i zebranego plonu. Gospodarz zapraszał żniwiarzy na poczęstunek. Są pewnie szczęśliwie ostatnie zakony, już są pod strzechą te doroczne plony. Więc przodków zwyczajem zazdrowie mili, przychodzimy z wieńcem, który my ubili. Co by nam chleba starczyło do przedmówka każdym. Bóg zapłać, siadajcie, czyńcie się. Jemy. Oh, my God.
to właśnie w kozach żniwowano. Dziś praca na roli wydaje się być łatwiejszą, lecz troska o obfity plon pozostaje taka sama. Zaś my sami winniśmy zabiegać o sprawiedliwy podział dożynkowego chleba, okazując szacunek dla pracy rolników.